Witam was wszystkich serdecznie, serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Liberation, gdzie będziemy teraz dalej biegać po mapie i zdobywać wszystko, co się da. Oj, nie to. Nie to wcisnę, co chciałem. Dobra, zostało nam trochę do serii. Mam teraz z kolegą sobie rozmawiałem, dlatego taki trochę przerwę zrobiłem z odcinkiem. On mi wybrał serię, którą mam nagrać, a ja wybrałem mu. Gdy to nagrywam teraz, to już seria już jest na kanale. Szczerze zdradzę wam, bo wy już będziecie to wiedzieć. Escapist, The Escapist, bo mamy w planach nagrać sobie dwójkę kiedyś razem, ale to kurde pewnie długo. Właśnie z Kusarzem, który tutaj zawsze nas pozdrawia na odcinkach. Ale będzie kurde jazda, nie? Jak ja w takich grach to jestem... Baber, nie? Bober. Jestem normalnie, nie? Nie ogarniam takich gier. Ale że wybrał mi, ja powiedziałem, no to lecę. To on sobie stwierdził, że serio, no to ja mu wybrałem też grę. Ja mu dałem oczywiście Ork Must Die, które mam na kanale i zrobiłem to na jakby 100%, jeżeli chodzi o no zwykłe levele, nie tam najwyższy poziom. Powiedziałem, że ma zrobić i ma zrobić tak jak ja, że wszystkie poziomy ma mieć na 5 gwiazdkach chociaż. Więc też będzie miał challenge niezły. Więc mój jakby terminarz serii jest tak zawalony coraz bardziej, że tylko nagrywać i nagrywać, że nie wyrobię po prostu z nagrywaniem, nie? Naprawdę, zaczynam nie wyrabiać z tym, co mam zrobić. Co chcę zrobić, a co mam zrobić. Więc muszę Liberation szybko sobie ograć. Myślę, że nawet dzisiaj skończę całą serię. Jest dopiero godzina 14? No, 14:17. A wiem, że potem jeszcze chcę po Liberation jakoś zacząć nowego Assassina. Co będzie przerażającą serią, bo będzie długa. Jeszcze Yakuza, która jest ogromną serią. Ja nie wiem, jak ja to wszystko upchnę. Bo wiem, że Escapisty chcę zrobić serią na co drugi dzień. Bo wiem, że będzie też długą serią. A nie chcę wiedzieć, cały rok prowadzić tych serii, takich dłuższych. Yakuza też bym chciał jakoś uciągnąć szybciej. Więc ewentualnie może skupię się na tych moich głównych czterech dużych seriach i będę je w kółko miał na kanale. Dobra, konkurent w interesach. Let's go! Przed nami świetny czas gamingu, mam nadzieję, że tego nie wywalę się z tego takiego chęci w ogóle. Teraz mi znowu wróciły chęci i energia. I wyzdrowiałem, może dlatego też. No nie. Będzie ciężko. Ja to jest takie mówię, ja mam często takie na głowie, bo ja się obudziłem za późno z seriami. Wiecie, może też wyjść tak, że jeżeli będę miał za dużo serii i za dużo odcinków do przodu, jeżeli się naprawdę wczuję, to zacznę robić 3 filmiki dziennie, gdzie trzecim filmikiem będzie po prostu jakaś nowa seria, jakaś taka, wiecie, bardziej chillerska. Może po prostu zrobić jakieś chill miejsce na inne serie. No, zobaczmy tam misję o konkurencie. Mademoiselle Aveline. Your crusade against city elements has revealed enemy activity at unfathomable depths. In this town, even the underbelly has an underbelly. How low have they gone now? I have a sinking feeling about this one. The most disreputable Monsieur de Vandal sabotages rival ships. I will find him and bring him to the surface. Idź do portu. No to biegnę. Jezu, mam czas na czas to. There is a problem. Ja nie mogę przejść tędy. Słup. Jeszcze słup mi stanął na drodze. Zaraz będzie, że serio nie zdążę. Się obijam o wszystkich. Tak, ja cię muszę oczy przetrzeć, bo jak za dużo patrzę w monitor, to mnie oczy mi łzawią. A jak oczy mi łzawią, to zaczyna mi się chcieć... Nos mi się zapycha. Minus, no, mam soczewki, no. Dobra, lecimy. Zdążymy.
No nie. Dobra, zabijmy wszystkich. Wiem, że nie zrobię tego, jaką chcieli. Ale on by nigdy chyba nie poszedł tutaj. No i koniec walki. Teraz jesteśmy bardzo poszukiwani teraz. Ale trochę taka dziwna walka to była. No taka mi się niezbyt... No nie mogłem, ten ziomek nie chciał do mnie podejść. Ale dzięki temu możemy kupić sklepy z bronią. Nie wszystkie, ale niektóre. Będzie pewnie taniej cały sprzęt. Mam 35 tysięcy zaraz. Dużo pieniążków. Dobra, mamy sklep z bronią. Jesteśmy teraz tak poszukiwani w tym mieście, że ja pierdzielę. Konkurencyjne sklepy. Tu mamy skrzyneczkę. Trzeba było zbić tą naszą tutaj całą gonitkę za nami. Zobaczcie, oni nas widzą, od razu będzie walka. Dobra, leżą. Regardez-moi ça. If your purse is heavy enough. Za tysiaczka? Nie ma sprawy. No wiem, że stracę tysiaczka, ale jednak trochę nas nieźle gonili. Tylko nas zobaczyli, od razu byli za nami. Całe jeszcze jest 10 minut, już minęło. Cholera, myślę, że dopiero zaczęliśmy odcinek. To nam zostało tylko ta skrzyna. Skrzyna. A wtedy zostało nam zdobycie tego.
tego, tego i tego i tej skrzynki. Dobra, zrobimy tak. Ciekawe, czy szybka podróż działa. Chciałem też skoczyć na te bagna, jak mówiłem. Całe miasto jest obudowane pierdzielonymi barykadami. Nie podoba mi się to. Wiecie, problem w przemieszczaniu po prostu. Alion fe, żale papę. Dobra, kolejna skrzyneczka nasza. Dobra, teraz powinniśmy... Czy mogę tepnąć się? No please, w końcu dajcie mi jakąś moc tepania się. Garderoby też kupimy, bo możemy. Strata pieniędzy, ktoś by powiedział. A ja powiem tak. Nie hejtując żadnych kobiet przy tym. Ja myślę, że jakbym miał więcej pieniędzy, też bym sobie zrobił jakąś mini garderobę dla siebie. Ciap, 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 ciarap, ciap, ciap, ciop, ciop, ciop. Dobrze, to miasto jest malutkie. O kurde, dużo przeciwników. Witam cię, oficerku. I kolejny budynek nasz. Sklepik. No nic, co? Lecimy do tej skrzynki? Tak, skrzynka. Skrzynka. Dobra, mamy jeszcze trzy skrzynki, czyli zarobimy i tak sobie nieźle. I po prostu następnym razem, jak będę miał szansę, żeby wejść do tego, będę mógł sobie to zrobić. Jeszcze na bagno skoczymy, no tak za 5 minut myślę, tak przyczuwam. Ciekawy mnie taki asasyn w naszych czasach, wiecie? Zrobić tego asasyna. Samochody, nie samochody, wiecie. Tak, oni jakby tam czasami pokazują. I zrobić taką, mówię, część asasyna, całą w naszym realnym świecie. No już nie w realnym, ale aktualnym po prostu. Pięknie. I mamy kolejny ten, misję do konkurencji. Oczywiście, że ją zrobimy. You have noticed prices are higher in the market. A trick of the enemy, I presume? Indeed. An extortionist named Ratel.
He intimidates the merchants and steals their profits. To compensate, they demand more for their goods, and they give less in trade. Time for an economic adjustment. Yes. Find him near the docks and adjust him. We will all reap the reward. Świetnie. Przy okazji, nie dając się wykryć. Wow. Przebierzemy się za niewolnicę. Mogą nawet za damę się przebrać. Ale to nic. Dobra, jeszcze coś jest po drodze. Tylko ten gold i to wszystko. Dobra, wejdźmy tutaj. Czemu nasze teraz wzrosło? Nie wiem, to, że nie wiem, widzieli mnie. Cholera wie. Zabijaj celów własnoręcznie, co to ma znaczyć. Dobra. Wiecie co, jak tu mamy wszystko jakby zrobione. Idziemy do szybkiej podróży. Zobaczymy jeszcze bagna i wtedy jak zobaczę bagna, czy tam coś jest ciekawszego, to skoczymy, a jak nie, no to... Możesz też teraz cały bagen przeratywać. Aż tak chyba nie jestem zdesperowany. Myślę, że jeszcze na bagna wrócimy. Wyczyszczone miasto. Mam autokasko. Wyczyszczone miasto. Wyprowadzam się z potrzasku. Nie rymuje się totalnie, ja wiem. Dobra, mamy tu powrót jakby, co? Nie. Jest tam skarb, jest tam coś, nie idę tam. Nie jestem człowiek, ktoś. Dobra, zostajemy i idziemy sobie do domku. Przebiorę się tego za asesyna. Dobra, przebiorę się za asesyna. Przekupię tam strażnika. Chociaż tutaj nie, tutaj mnie nie obchodzi to szczerze. Idziemy do kolejnej misji. Jeszcze zrobimy w tym odcinku, widzicie? Szczerze, że niedługo i tak to koniec serii będzie. To będzie smutne, że szybko skończymy tą grę, bo wiem, że ona nie jest zbyt długa. I myślę, że już 50% mam ograne. Nie mogę z ekwipunku puścić statków? Nie. Muszę być przy tym pierdzielonym stole, ale co chwilę mi misja blokuje, nie? Stół. Dobra, lecimy.
Ale szybko zniknął, wiem, bez animacji nawet. O Jezu, jednak mogę. Może uda się, kurde, jednak zarządzić tym. Ja mamy dużo pieniędzy, więc... Nie, jednak nie. Będzie cutscenka przed. A, Evelyn. To draw Ulloa out, we can hit the Spanish where it hurts. In the flotilla. Two military vessels are anchored at the port. If anything were to happen to them, Ulloa could not ignore it. I'll see what I can arrange. No, mogę tam wrócić? O Jezu, wyślę chociaż statki, kupię se statki. Jej, w końcu. Moje ciężkie zarobione pieniądze. Wekrus, oni mają podaż, ale jeszcze większy popyt na cyt. Tu mam dwa statki. Niech mnie kupią na full towaru. Jaki jest, jak wyślę ten statek? Niebezpieczeństwo, ale jest też zysk. Tu kupimy też se statek. Żeby po prostu on mógł coś zarobić. Wiem, że nie zarobi tyle, co zarobi tam, ale ja wolę, wiecie, nie poszaleć aż tak. No i pohandlowane, lecimy dalej. Kupiliśmy dwa statki i wysłaliśmy wszystko, może nam dobry zysk przynieść. Boję się tych sztormów, tego wszystkiego, czy to mi nie zrobi Segon zaraz. Może mi zaczął tracić wszystkiego. Jezu, tamtego popchnąłem, nawet nie dotykając, no. Magia. Dobra. Jest tam statek. Już my na nim byliśmy, czy tam stoją po prostu dalej statki? Nie miałem się czasu z nimi bić. Boże, jeszcze się muszę podrapać. Czy pewnie bym musiał podpłynąć i załatwić wszystkich strażników? Tak czuję. Może podpalić też statki? No właśnie, nie pozwolę, żeby być odkryta. Nie patrz się w tą stronę tylko, strażnik. Please.
Dobra, to będę mógł was ściągnąć w tym miejscu. Tak myślę. No nie widzisz mnie. Kurde. You, stop. She's getting away. She's escaping. She's getting away. I'm losing her. I'm losing her. Huh? Kurde, co ja teraz mogę zrobić, jak ziomek mnie cały czas namierza? Ale on mnie widzi. Zbugował się. Dobra, odblokował się. Kolega nie widzi, że jego kolega tam umiera obok niego. Jeszcze Dragdola dostał. Spadaj do odmentów. Piękna, czysta akcja. Recognize me now, kapitan? No. Juli. El Cat! Medusa! Men! Subdue her at once! Nie, tak mi się to nie podoba. Mogę ci zabić, kapitanie? Please, have mercy. I'll trouble you no further. I'll give up ale and ragwater. I'll mutton monger no more. I'll go to church. Please, leave me now to my sad monkish end. You mistake me for your judge and executioner, brother Dominguez. Save yourself, if you're not too slow with liquor. Żegnam. I bum. No i pięknie. Misja skończona. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia. I cześć. I patrzcie, pieniądze przyszły. Doszedł Nowy Orlean. Super. Cześć.